Poznajcie Andrzeja Szeptyckiego z ruchu Szymona Hołowni, członka Związku Ukraińców w Polsce, a także wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nie w Kijowie, w Warszawie. Ruski mir, idzie na chuj! Ruski mir, idzie na chuj! Знаєте, мені просто здається, що росіяни, особливо ось цей тут, International Tribunal for the Murderer, вище підняти, що він просто мови нормальних людей не розуміє. Він розуміє тільки мову преступників. Це, здається, називається блатський язик, блатський жаргон. Владимир Владимирович, ви не чуєте? Ви не розумієте? Когда свободные люди говорят, нам надо говорить на блатском жаргоне, вам надо делать ноги. Вова, делай ноги! Вова, делай ноги! Вова, делай ноги! Вова, делай ноги! Ну и что о том судите? W mojej ocenie otaczają nas ludzie mali i przede wszystkim nieodpowiedzialni. Nawet profesorowie i naukowcy, których tytuły wyprzedzają, jak widać, ich inteligencję. Najpierw szef jego partii Szymon Hołownia, będący drugą osobą w państwie, mówi o wdeptywaniu Putina, szefa największego mocarstwa atomowego na Ziemi, a następnie człowiek nauki z nim związany, wiceminister resortu, którego celem ma być przecież kształcenie kadr z wykształceniem uniwersyteckim, wykrzykuje spod jakiejś plandeki hasła i hasełka, i to nie w swoim, ale w naszym imieniu. W końcu nie w naszym, ale w obcym języku. Pominę już oczywiste pytanie, co w polskim rządzie robi człowiek działający w związku obcego państwa i czy nie ma tutaj jakiegoś konfliktu interesów. To pytanie jest dla mnie retoryczne i nie oczekuję na nie odpowiedzi. Jeżeli trafiłeś tutaj przypadkiem, nie wyłączaj tego programu. Poświęć jeszcze chwilę. Z pewnością nie stracisz. Tymczasem nazwa minister, jej etymologia pochodzi z łacińskiego słowa czasownika, ministrare, czyli służyć. Stąd nasuwa się pytanie, komu służy minister Szeptycki, wykrzykując takie hasła podczas takich właśnie wydarzeń? Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach nagłych i pilnych. A za taką sprawę uważam stanowiska państw europejskich po ostatnim paryskim szczycie NATO i ocenę faktów z trudnym pytaniem. Kto przyszedł do tego, aby wciągnąć NATO do wojny? Witajcie i czujcie się jak u siebie. A już myślałem, że się nie uda. Na wstępie chyba należą się wam przeprosiny. W ostatni weekend niestety nie było programu, obowiązki zawodowe całkowicie rozłożyły mnie na łopatki. To znaczy, kazały mi wstać i się nimi zajmować. Stąd nie mogłem przygotować tych programów, ale obiecuję, że będę się starał i w następnych tygodniach nie będzie już takich wpadek. Na pewno się odwdzięczę, stąd dzisiejszy program i następny, który ukaże się jeszcze za kilka dni w ciągu tygodnia. No i wracamy do normalnych, weekendowych naszych spotkań, czyli Czuwaj w sobotę i Czuwaj Katoliku w niedzielę. Tymczasem jest. Luty zakończyliśmy liczbą 72 tysięcy subskrypcji. Jestem szczerze wzruszony. Założyłem sobie bowiem na początku powstania kanału Marek Miśko Czuwaj, że każdy miesiąc przyniesie nam wzrost subskrypcji o 10 tysięcy. Myślałem, że w lutym po raz pierwszy od półrocznej działalności nie uda nam się osiągnąć tego celu, no i zabraknie tych 3 tysięcy nowych oglądających. Aż tu proszę, dowieźliśmy. Teraz to już z górki. W marcu 80 tysięcy, w kwietniu 90 i w maju oczekiwane 100 tysięcy subskrybentów. Może nie jest to sukces na miarę kanału Zero, no ale patrząc też na tematykę, którą tutaj poruszamy, jest to w moim przekonaniu wspaniały wynik. Wszystko to dzieje się, rzecz jasna, dzięki wam, wspólnocie ludzi myślących, którą tutaj razem tworzymy. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Musicie wiedzieć, że bez was wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami nieść tego wszystkiego, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów, no i wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu, do pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, abyśmy nie usnęli, lub przyłączyć się do zrzutki.
Są tam również inne metody wsparcia. Jeżeli masz natomiast dorastające dzieci lub wnuki, przyprowadź je teraz przed ekran, na którym to oglądasz. Myślę, że wyciągną z tego jakąś naukę. No to co? Zaczynamy. Kto sufluje Szymonowi Hołowni wszystkie te kierunki, które wskazuje, lub inaczej, do których nawołuje ostatnimi czasy? Ta myśl dręczy mnie nieustannie od jego sławetnej wypowiedzi o wgniataniu Putina w ziemię, no i to w towarzystwie polskiego ministra obrony narodowej. Oczywiście idąc tropem nieżyjącego już, świeć Panie nad jego duszą, profesora Bogusława Wolniewicza, należy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że spośród wielu ujemnych cech lewactwa najbardziej wydatną jest głupota. Ale czy faktycznie każde zachowanie polityka piastującego ważne funkcje w państwie można tłumaczyć jego intelektualną niewydolnością? Nie będę się już silił na podsumowanie naszego papierowego żołnierzyka, bo dokonałem go dosyć obszernie w jednym z poprzednich programów, do którego obejrzenia was zachęcam. Wielu z was uznało tę audycję za jedną z najlepszych, która w pełni określiła pogląd ludzi rozsądnych w tej sprawie. Ale. No właśnie, jest jedno ale. Muszę bowiem ustąpić miejsca na podium temu oto człowiekowi. Mam wrażenie, że jest pan strasznie bojaźliwy. Szymon Hołownia niedawno powiedział wprost: wgnieciemy Putina w ziemię. To jest bardzo rozczarowujące i to jest świadectwo infantylnej niedojrzałości pana marszałka. Pan marszałek jest infantylny, jest niedojrzały? Tak, ja nie słyszałem podobnych słów ze strony żadnego szefa parlamentu w państwach Unii Europejskiej czy NATO. Ale to jest takie zwykłe odezwanie bojowe. No dlaczego marszałek ma tego nie mówić? No to jak marszałek jest taki bojowy, to niech wstąpi do Legionu Międzynarodowego na Ukrainie. Niech jedzie na front. Cóż to za czasy, że stary komunista mówi językiem polskiego interesu narodowego. Zresztą, jakby spojrzeć obiektywnie na rządy ostatnich przynajmniej 20 lat, to Leszek Miller wybija się na ich tle ponadprzeciętną. Piekło zamarzło. Tymczasem potwierdza się to, o czym mówię już od dłuższego czasu. Niektórzy kilka miesięcy temu zarzucali mi w komentarzach, że buduję w widzach niepotrzebną panikę w związku z możliwością eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na zachód. Tymczasem wypowiedzi premierów poszczególnych państw po zakończonym kilka dni temu szczycie NATO w Paryżu potwierdzają dramaturgię pisanego właśnie scenariusza. Okazuje się, że są kraje Unii Europejskiej i NATO, które wydają się być żywo zainteresowane takim rozwojem spraw. Które to kraje? Tutaj pozostaje nam jedynie dojście do prawdy za pomocą dedukcji, bo przedstawiciele każdego z nich mówią po tym spotkaniu w Paryżu zupełnie coś innego. Za chwilę przedstawię najbardziej intrygujące wypowiedzi, które padły z ust ich przedstawicieli, no ale najpierw zajrzyjmy na nasze podwórko. Co robią w tym czasie wybrańcy narodu nadwiślańskiego w sytuacji, w której powinniśmy skupić wszelkie siły na budowaniu jedności, wzmacnianiu ducha narodowego? Co robią? Występują przeciwko własnym historycznym obrońcom, wykorzystując ku temu narodowe święto żołnierzy wyklętych. Nie będę też po raz kolejny zajmował się wchodzeniem w historyczne dyskusje, bo pogląd w sprawie polskiego podziemia niepodległościowego, szczególnie tego powojennego, mam wyrobiony od ponad 20 lat. Ludzie niezłomni, którymi byli żołnierze wyklęci wraz ze swoją całą historią, są skarbem narodowym. Wbrew narracji, którą próbują wokół nich zbudować potomkowie tych, których podobno pogoniliśmy w 1989 roku. Tyle jeżeli chodzi o polityczny cyrk i infantylną niedojrzałość ludzi, którzy reprezentują dzisiejsze państwo. Teraz zajmijmy się ostatnim szczytem NATO w sprawie zaangażowania w wojnę na Ukrainie. Tuż przed rozpoczęciem kluczowego szczytu w Paryżu, słowacki premier Robert Fico, po zapoznaniu się z jego agendą, był mocno zaskoczony, no i może nie tyle wystraszony, co poruszony. Wskazał, że z przedstawionych punktów wynika możliwość aktywnego udziału pewnych państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej, a co za tym idzie ich sił zbrojnych na Ukrainie w ramach umów dwustronnych. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis podkreślił, że tylko garść krajów Unii Europejskiej jest za wysłaniem żołnierzy na Ukrainę. Financial Times wśród tych, którzy rozważają takie działanie, wymienia Litwę, powołując się na słowa ministra spraw zagranicznych tego kraju, Gabrielusa Landsbergisa. Podkreślił on potrzebę śmiałego i kreatywnego myślenia w obliczu obecnej sytuacji. Śmiałego myślenia. Z kolei po zakończeniu obrad bułgarski prezydent Rumen Radev zdecydowanie skrytykował propozycję Emmanuela Macrona, argumentując, że militarne działania nie przyniosą rozwiązania konfliktu na Ukrainie i należy szukać drogi pokojowej.
No i gdyby wierzyć zaniepokojonemu tą sytuacją Bułgarowi, to na stole w francuskiej teczce leżała oferta oficjalnego wsparcia Ukrainy przez armię poszczególnych krajów NATO. Dlaczego Francja? O tym za chwilę. Pytanie, czy Paryż w tej sytuacji pełni rolę cyngla Waszyngtonu, czy gra w swoją grę ponad głowami Białego Domu? Otóż 12 marca z inicjatywy prezydenta USA zaplanowano w Waszyngtonie wspólną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. Proszę Was, pomóżcie mi wskazać jeden taki przypadek w historii ostatnich 20 lat, kiedy prezydent mocarstwa zza oceanu prosi na spotkanie dwóch szefów państwa naraz. O czym będą rozmawiać? Lub być może znacznie ważniejsze pytanie. Co prezydent USA ma polskim władzom do przekazania? Może to, ile mamy czasu? A może instrukcje, co mamy wykonać w kwestii ukraińskiej? Co ma to wszystko Niemcy? Financial Times donosi, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz wyraźnie zdystansował się od francuskiego pomysłu wysyłania armii krajów NATO na Ukrainę, podkreślając, że państwa zachodnie zgodziły się co do tego, iż na ukraińskim terytorium nie powinny pojawiać się żadne siły żadnego z tych krajów, żadni żołnierze, żadne siły lądowe. I według tego samego źródła Polska, Włochy i Czechy miały podzielać stanowisko Niemiec. Ale te słowa potwierdził również Andrzej Duda, mówiąc, że kwestia wysyłania wojsk na Ukrainę wywołała żywiołową debatę wśród europejskich przywódców. Później w swoim oświadczeniu Scholz postawił sprawę jasno. Nowoczesne systemy rakietowe Taurus nie zostaną wysłane na Ukrainę, bo wysłanie tak zaawansowanej technologii wymagałoby równoczesnego rozmieszczenia na miejscu żołnierzy Bundeswehry, którzy byliby odpowiedzialni za obsługę takiego systemu. Dodał również, że niemieckich żołnierzy nie można wiązać z działaniami systemu Taurus, niezależnie od miejsca, nawet w obrębie granic Niemiec. No i co to oznacza? Oznacza to, że przynajmniej deklaratywnie Niemcy nie są zainteresowane nawet szkoleniem ukraińskiej armii również na swoim terytorium z obsługi swojego sprzętu. Zresztą musicie wiedzieć, że te nowoczesne, zaawansowane systemy wojsk rakietowych to nie jest to samo, co nauka obsługi wózka widłowego. Na wyszkolenie są potrzebne ogromne pieniądze i bardzo długi czas. Najważniejsze jednak wyszło dopiero na koniec wypowiedzi Scholza. Niemiecka armia, powiedział kanclerz, nie może pójść śladami swoich brytyjskich i francuskich sojuszników w zakresie kontroli celów i wsparcia operacyjnego na Ukrainie. No i tym samym w sposób zupełnie zaskakujący kanclerz Niemiec potwierdził, że zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy prowadzą na terytorium Ukrainy działania o zorganizowanym charakterze militarnym. Ta wypowiedź musiała być na tyle prawdziwa, że spotkała się z natychmiastową reakcją Brytyjczyków i już następnego dnia rząd Jego Królewskiej Mości ujawnił, że na Ukrainie faktycznie znajduje się niewielka liczba brytyjskich żołnierzy, z których część brała udział jedynie w szkoleniach medycznych. W ubiegłym roku Wielka Brytania przekazała Ukrainie pociski powietrze-ziemia Storm Shadow. Te pociski mogą atakować cele oddalone o 250 km. No i jak informowała w maju ubiegłego roku Rzeczpospolita, powołując się na anonimowego zachodniego urzędnika, Wielka Brytania otrzymała od ukraińskiego rządu zapewnienie, że pociski te zostaną użyte tylko na terytorium Ukrainy, a nie w Rosji. Ukraińska armia do tej pory dysponowała, uwaga, pociskami, których zasięg nie przekraczał nawet 80 km. Kilka dni temu, po wypowiedzi Scholza, brytyjskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że wykorzystanie systemów rakietowych Storm Shadow oraz procesy namierzania celów należą do kompetencji ukraińskich sił zbrojnych i odbywają się bez udziału żołnierzy z wysp. I teraz zobaczmy, jak się robi politykę. Prawdziwą dyplomację w kraju cywilizowanym. Anglia musiała zareagować na słowa Scholza wprost, który powiedział ni mniej, ni więcej, zdradził wręcz, że żołnierze brytyjscy są zaangażowani bezpośrednio w działania zbrojne na miejscu i te działania mają polegać na obsłudze systemów rakietowych i nie jest to informacja, powiedziałbym, do końca przełomowa, ponieważ wywiad rosyjski musi o tym wiedzieć. Natomiast z pewnością nie otrzymał tak radykalnego potwierdzenia w tej sprawie. Kanclerz Niemiec, czyli szef największego państwa w Unii Europejskiej i najsilniejszego państwa w Europie, być może tutaj liczącego się z Turcją, mówi, że sojusznicy z NATO, Brytyjczycy i Francuzi mają swoją armię na Ukrainie. A co w sytuacji, w której Ukraińcy wystrzelą jeden z pocisków i trafi na terytorium Rosji? Czy Rosja nie będzie domagała się śledztwa w tej sprawie, czy Brytyjczycy nie brali w tym udziału, na przykład? I jakie niesie to ze sobą skutki przede wszystkim? Ale co robią Brytyjczycy? Zobaczcie, jaka klasyczna wyspiarska flegma.
do pierwszego głosu w tej sprawie nie puszczają żadnego ważnego, czynnego polityka. Bo w Anglii, w przeciwieństwie do Polski, wiedzą, że funkcja wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, no i w tak ważnych sprawach jak polityka międzynarodowa nie ma miejsca na kłapanie ozorem niczym przekupa na bazarze lub nawet najbardziej lubianym talk show. Palcem pogroził Niemcom Tobias Elwood, były przewodniczący Komisji Obrony Izby Gmin. Nie szczędził on krytyki wobec wypowiedzi kanclerza Scholza, oskarżając go o nadużycie informacji wywiadowczych, mające na celu odwrócenie uwagi od niemieckiej niechęci do zbrojenia Ukrainy w systemy dalekiego zasięgu. Ale czy słusznie, czy Niemcy słusznie nie chcą wesprzeć nim Ukraińców? Moim zdaniem słusznie. Za pomocą takich systemów jak Taurus, a są to rakiety powietrze-ziemia, można prowadzić zarówno działania obronne w ramach zajętego przez wroga terytorium, no ale też razić cele na terytorium Rosji, bo zasięg tych systemów wynosi już nie 250, ale 500 kilometrów. Zobaczcie, możecie to łatwo sprawdzić na mapie, którą dla Was przygotowałem. Wystrzelenie ważącej prawie 1,5 tony rakiety z samolotu, który znajduje się na terytorium Ukrainy, jest w stanie zagrozić obiektom na obszarze zaznaczonym na czerwono. Są wśród nich Moskwa i Mińsk. Wydaje się, że Niemcy nie mają tej pewności, która pozwoliłaby im spać spokojnie. Czy biorą pod uwagę, że Ukraińcy w pewnym momencie mogliby za pomocą przekazanych im rakiet rozpocząć konflikt światowy przez atak na Rosję? Zastanawiające, ale przecież nie jest to niemożliwe. Oczywiście ktoś powie, i z pewnością słusznie, że na taki atak z powietrza nie pozwolą systemy broniące rosyjskiego nieba. Oczywiście nie pozwolą. Ale czy jesteśmy tego pewni, że ktoś te systemy uruchomi? Nie pamiętacie Biesłany? Rosja jest w tym mistrzowsko perfekcyjna. Czy Rosja nie byłaby zainteresowana w sposób kontrolowany dopuścić do takiego wybuchu, aby móc przejść w kolejną fazę konfliktu z wykorzystaniem niewielkich głowic jądrowych w odwecie na atak na ich stolicę? Putin na przykład pozwala na to, aby taka rakieta poleciała. Rakieta natowska, którą przekazały im państwa NATO. I ta rakieta rozbija się gdzieś na przedmieściach Moskwy. Trafia w budynek mieszkalny. Zabija 300 osób, cywilów. Niepokoje antyukraińskie, antyzachodnie w Rosji wzrastają. Kopiuj, wklej, Biesłana. Można było zamordować kilkaset dzieciaków? Można. Bez mrugnięcia okiem. Bo to jest kraj dzikich ludzi. W dyplomacji kraju prowadzącego wojnę liczy się również pretekst. Pamiętajmy, że wprawdzie Rosjanie mają te słynne pociski Buria z głowicami jądrowymi do przenoszenia głowic jądrowych i one niby są bronią przestarzałą i, jak mówią eksperci, charakteryzują się niską precyzją, ale jednak mimo licznych niedoskonałości wciąż stanowią poważne zagrożenie ze względu na trudność w ich wykryciu i unieszkodliwieniu. Atak z wykorzystaniem broni jądrowej natomiast na tym etapie nie byłby tym, co często sobie wyobrażamy, wspominając Hiroshima i Nagasaki, wielki grzyb i 200 km przestrzeni nie ma. Byłyby to z pewnością ładunki o znacznie mniejszej mocy, wywołujące lokalne skażenie, ale przede wszystkim mające wielkie oddziaływanie psychologiczne. Ale wróćmy jeszcze do wypowiedzi Scholza. Było o niej głośno nie tylko w Anglii i Francji. W samych Niemczech Norbert Alois Rüttgen, który w rządzie Angeli Merkel w latach 2014-2021 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, nazwał oświadczenie kanclerza dotyczące zaangażowania Francji, Wielkiej Brytanii w operacje rakietowe na Ukrainie jako całkowicie nieodpowiedzialne. Justin Kramp, główny dyrektor w firmie konsultingowej Sibylline, wyraził swoje zdanie na temat wsparcia Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, zwracając uwagę, że Moskwa nie jest zaskoczona tym wsparciem, bo musi to przecież wiedzieć ze względu na rozbudowaną siatkę szpiegowską. Ale przed wypowiedzią Scholza działania te były, jak określił ekspert, niejednoznaczne. Jednak Scholz bardziej jasno przedstawił tę sprawę. Jego wypowiedź jest jak prezent dla propagandy rosyjskiej. Stwierdził, cytowany przez The Telegraph, Kramp. Jego zdaniem to może spowodować, że Rosja zdecyduje się na zwiększenie działań przeciwko siłom zachodnim na Ukrainie. Więc mamy więc niby ten stabilny organizm nazywany Paktem Północnoatlantyckim, który stanowi dziś w naszym pojęciu, polskim pojęciu, nasze być albo nie być, ale jak widać nie ma w nim spójności i jest to rzecz naturalna. Jest to naturalne, ponieważ każde poważne państwo dobiera odpowiednie środki do swoich celów strategicznych i zmienia je. Bo strategia musi być płynna, ponieważ czas nie stoi w miejscu. Nasuwają się więc dwa logiczne pytania. Pierwsze. Jakie cele, krótko- i długoterminowe,
ma w obliczu nadciągającego zagrożenia Polska? Oraz drugie, jakie cele mają pozostałe kraje? Kraje te z kolei należy podzielić na dwie grupy, w moim rozumieniu spraw. Pierwsza to państwa przyfrontowe o słabym potencjale militarnym, będące częścią wspólnoty europejskiej lub NATO, oraz druga grupa, czyli kraje rozwinięte gospodarczo, w tym mocarstwa skupione wokół tych samych międzynarodowych instytucji. Inną bowiem politykę będą prowadziły Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, inną Słowacja, Bułgaria i Rumunia, inną Turcja, inną Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy oraz Amerykanie. I już na wstępie wam powiem, że cele te z pewnością są odmienne od tych deklarowanych. Żeby to zrozumieć, musimy pójść najprostszym z możliwych tropów. Posłużą nam ku temu następujące pytania. Kto traci na przeciągającej się wojnie pomiędzy Rosją i Ukrainą? Kto zyskuje na trwającym konflikcie? Kto jest zainteresowany jego eskalacją? Kto jest zainteresowany jego zakończeniem i w jakiej formie? I najważniejsze dla nas, czyli punkt widzenia Polski. Ale żeby była jasność, nie chodzi o obszar domniemanych wyobrażeń, jakiegoś gadania po próżnicy o tym, jak powinno być, tylko realna próba odpowiedzi oparta na stanie faktycznym, czyli co jest, a nie co by było gdyby i co w związku z tym robić dzisiaj, a nie co można byłoby zrobić kiedyś. Kiedyś już minęło. Kiedyś nie ma. Jest teraz. I konkretne fakty, konkretne sytuacje. Co możemy zrobić teraz? Czy w naszym interesie jest zwycięstwo Ukrainy i czy jest ono możliwe? To pierwsze pytanie. Czy w naszym interesie jest zwycięstwo Rosji i czy jest ono możliwe? Pytanie drugie. I zaraz za nim trzecie. Czy w naszym interesie jest przedłużanie się tego konfliktu? Czwarte. Czy w naszym interesie jest realizacja zadań amerykańskich? Piąte. Czy w naszym interesie jest realizacja zadań niemieckich? Szóste. Czy stać nas w obecnej sytuacji na niezależną politykę, odrzucającą propozycje wielkich graczy? Jeżeli odpowiemy sobie na te pytania bez politycznej poprawności i chowania się za dyplomatyczne bajdurzenie, zdejmiemy z siebie te ideologiczne kalki i staniemy się po prostu nadzy w prawdzie, będzie nam łatwiej zrozumieć mechanizm, którego jesteśmy przecież częścią. Jeżeli odpowiemy sobie na pytanie, jaki jest cel Polski w tym całym bulgocącym kotle, będziemy mogli skuteczniej przygotować się do tego, co zbliża się i tak wielkimi krokami. Zacznijmy więc od pierwszych czterech pytań. Kto traci na przeciągającej się wojnie pomiędzy Rosją a Ukrainą? Tracą Niemcy. Tak. Tracą Niemcy, które przed wybuchem konfliktu prowadziły bardzo żywe interesy z Moskwą i działo się to również po aneksji Krymu i zajęciu wschodniej części Ukrainy. Wtedy jakoś atak zielonych ludzików nie przeszkadzał Angeli Merkel i innym politykom niemieckim prowadzić interesy z Rosjanami, prawda? Dzisiaj pękło serduszko z miłości. Mamy w to uwierzyć. Mam przypomnieć rurę, która sunęła po Bałtyku z pominięciem Polski? Pamiętacie politykę prowadzoną przez byłego kanclerza Gerharda Schrödera? No może już wielu z was tego człowieka nie pamięta i nazwisko jest obce, bo to już trzeci kanclerz z ostatnich lat. Ten sam Gerhard Schröder po odejściu ze stanowiska publicznego rozpoczął pracę i pracował dla rosyjskich państwowych przedsiębiorstw energetycznych, w tym dla Gazpromu i Nord Stream, gdzie był szefem komitetu akcjonariuszy. Wiedzieliście o tym? Schröder jeszcze jako kanclerz był zdecydowanym zwolennikiem projektu gazociągu Nord Stream, który miał dostarczać rosyjski gaz bezpośrednio do Niemiec z pominięciem krajów tranzytowych, czyli Polski. Tracą więc Niemcy. Traci Ukraina, która w moim przekonaniu jest już na skraju wytrzymałości i jest już w drzwiach, które prowadzą do rozbioru tego kraju, nad którym... Zapamiętajcie moje słowa, bo ktoś może powiedzieć, że nie mam racji albo że się mylę, ale zapamiętajcie te słowa. Nad tym rozbiorem wszyscy przejdą do porządku dziennego. Kto zyskuje na trwającym konflikcie i przedłużającym się konflikcie? To kolejne pytanie. Powiem coś mało popularnego, ale na tym, że ten konflikt trwa w tej formie, zyskuje przede wszystkim Rosja. Rosja, która może pozwolić sobie na kotwiczenie w tamtym rejonie świata, trzymając Zachód w szachu, sprawdzając wytrzymałość NATO, skrupulatnie rzecz jasna notując każdy ruch, który jest wykonywany przez kraje Zachodu. Uwierzcie, że tam również są ludzie, którzy potrafią wyciągać wnioski. My o Rosji w Europie Zachodniej wypowiadamy się bardzo negatywnie i to jest nasz bardzo poważny błąd. Rosja to jest mocarstwo. Bez względu na to, czy ktoś je kocha mniej lub bardziej, to jest obiektywny fakt. Oczywiście zyski te nie będą trwały w nieskończoność, ale to związanie jest obecnie Rosji na rękę.
Zyskują Indie, zyskują Chiny, zyskuje Turcja i Brazylia. Niby kraje odległe, prawda? Ale to właśnie te kraje, w tym czasie, gdy Zachód doznał impasu, same mogą teraz zająć się wyłącznie wzmacnianiem swojej pozycji gospodarczej. Zobaczcie programy telewizyjne z tamtych krajów. Czy w Brazylii mówi się o tym konflikcie, tak jak u nas? Czy w Indiach mówi się o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, tak jak u nas? Czy w Turcji się mówi? Nie. Oni robią interesy i zajmują się tym, aby wyprzedzać Zachód, Stany Zjednoczone, na każdym możliwym polu. Kolejne pytanie. Kto jest zainteresowany eskalacją konfliktu? Ukraina, która zna już smak wojny, a bez wciągnięcia do niej innych nie ma żadnych szans na zwycięstwo. Są to też Chiny, które korzystają z rosyjskiej ropy na wyjątkowych warunkach. Chiny, które są zainteresowane podzielonym Zachodem i odwróceniem uwagi Stanów Zjednoczonych od pilnowania przez nich swoich interesów na Oceanie Światowym i w cieśninach, które umożliwiają przecież swobodny przepływ towarów z Oceanu Indyjskiego na Morze Śródziemne. To są miliardy. Czyli im bardziej Stany Zjednoczone w opinii Chińczyków są związane w tym terytorium, tutaj na miejscu, tym więcej swobody oni mają tam. Zainteresowana eskalacją jest również Wielka Brytania, bo jej zależy na zablokowaniu możliwości współpracy Niemiec z Rosją. I Francja. Francja, która przez pierwsze długie miesiące była bardzo zachowawcza wobec swoich rosyjskich przyjaciół. Nie pamiętacie wypowiedzi Macron? Były bardzo łagodne. Broni nie poszła tam przez prawie rok. Ale do czasu. Cóż takiego wydarzyło się na linii Francja-Rosja, Macron-Putin? Oficjalnie Macron mówi, że chodzi o zachowanie Rosji wobec ludności cywilnej na Ukrainie. Ale takie bajki można sobie opowiadać ludziom niepełnosprawnym umysłowo. Prawda jest taka, że ludność jest dla prezydenta Francji nic nieznaczącą statystyką. O co więc chodzi Francuzom? Dlaczego zależy im na skarceniu Putina i eskalacji konfliktu? Ponieważ poprzez gospodarczą izolację w Europie Rosja zaczęła poszerzać swoje wpływy gospodarcze i polityczne na rynkach rozwijających się. I tak się składa, że tymi kluczowymi rynkami, tym kluczowym obszarem jest Afryka. Afryka, którą w dużej mierze Francja nadal uważa za swoje postkolonialne lenno i z którego czerpie nieustanne korzyści lub czerpała, jako jedyna. Tak więc terenem rywalizacji między Rosją a Francją stały się kraje Sahelu oraz Republika Środkowoafrykańska, przecież historycznie związana z Francją jako była kolonia, zresztą kraje Sahelu również. To są regiony, które charakteryzuje obfitość surowców naturalnych, ale słaba kontrola rządowa, czyli pieniądze w sposób płynący mniej legalnie. Duża korupcja, możliwości, wyzysk, kartele, mafie i tak dalej, czyli dla polityki silnej raj na ziemi. W Sahelu problemem jest aktywność grup salafickich na terenach Burkina Faso, Mali, Nigru, natomiast w Republice Środkowej Afryki trwa konflikt pomiędzy milicjami muzułmańskimi a chrześcijańsko-animistycznymi. Więc jest tam duży rynek do sprzedaży broni, jest rynek na biznesy i gospodarcze profity. Francja nie chce się z tym nikim dzielić. I nagle wchodzi w tę przestrzeń Rosja, która odizolowana od Europy musi gdzieś sprzedawać swoje produkty. Musi skądś produkty brać, musi brać surowce. I jest to Afryka. Za czyją zgodą? Za zgodą Chin. Bo Chińczycy rządzą dziś Afryką. Ale wracając do Francji. Jak myślicie, po co taka Francja trzyma sobie międzynarodową formację Legii Cudzoziemskiej? Żeby dbać o pokój w Afryce? Poić dzieci wodą? Dawać strawę spragnionym? Głodnym? Nie. To jest francuska policja w tamtym terenie. Ale idźmy dalej. Kto jest zainteresowany zakończeniem tej wojny i w jakiej formie? Zainteresowana zakończeniem wojny jest Ukraina. Oczywiście uważa, że jest to możliwe tylko przy zachowaniu jej granic sprzed wybuchu wojny, co jest w mojej ocenie po prostu niemożliwe. Następne zainteresowane są Niemcy. W każdej formie, a najlepiej przy takich politycznych okolicznościach, które pozwolą im bez narażenia swojej reputacji wrócić do jak najszybszej możliwości korzystania z rosyjskiego gazu, żeby nie musieli stosować forteli i wyprowadzać swoich fabryk, takich jak fabryki Basfu, do Chin, gdzie produkują polietylen i w tych fabrykach korzystają z rosyjskiego gazu, bo to Rosja jest największym dystrybutorem, eksporterem gazu do Chin. Zainteresowani są też, proszę Państwa, Rosjanie, aby móc po prostu chwilę odpocząć, wyciągnąć wnioski na spokojnie, ale tylko wtedy, gdy społeczność międzynarodowa zgodzi się na rozbiór Ukrainy i zajęcie przez Kreml wschodniej części okupowanej Ukrainy,
No i zorganizowaniem oczywiście zaraz po tym na jej terenie demokratycznego, ale rzecz jasna skłamanego i fikcyjnego referendum, które potwierdzi, że to Rosjanie są w prawie. A czy powinna być tym zainteresowana Polska, moi drodzy? No właśnie. Przejdźmy do kolejnych pytań. Czy w naszym interesie jest zwycięstwo Ukrainy i czy jest ono możliwe? Nie. W polskim interesie jest maksymalny klincz obydwu tych państw, aby straciły jak najwięcej krwi. Silna Ukraina na naszej wschodniej granicy stanie się tak samo groźna militarnie jak Rosja. No, do tego jeszcze trzeba dodać gospodarkę. Bo Ukraina ma bardzo silną gospodarkę, wynikającą z zainstalowania tam zachodnich interesów. Hiszpanie, Holendrzy, Włosi, Francuzi, Niemcy. Myślicie, że tak łatwo oddadzą swoje interesy kraje Zachodu? Gdzie mają rozbudowane na Ukrainie, skorumpowane i do cna, z możliwością przykupowania urzędników i tak dalej, i tak dalej. Chyba nic z tego. Czy zwycięstwo Ukrainy jest możliwe w takiej formie? Nie, bo na porażkę Rosji nie stać. Musi być w głowach kremlowskich przywódców jakaś granica, którą dawno temu namalowali i po której przekroczeniu przystąpią oni do pełnej eskalacji wojny dalej na zachód. Oczywiście ta wojna i tak będzie musiała się wydarzyć niedługo, w ciągu 5 najbliższych lat, natomiast lepiej później, dzięki czemu będziemy mogli się przygotować, niż miałoby się to wydarzyć w ciągu najbliższego roku, do czego oni właśnie dążą. No i czy w naszym interesie jest, kolejne pytanie, zwycięstwo Rosji i czy jest ono możliwe? Nie. To znaczy nie jest w naszym interesie. W naszym interesie jest to, aby Rosja była w klinczu z Ukrainą, bo apetyt Rosji sięga znacznie dalej. Jeżeli nie teraz, to za 10 lat. W naszym interesie jest Rosja osłabiona i skłócona ze światem, a szczególnie, powtarzam do znudzenia, skłócona z Niemcami. Więc ta cała banda ignorantów, która wylewała w Polsce łzy za Nawalnym, jaki to wielki człowiek, jaki byłby wspaniałym prezydentem. Kiedy Nawalny zostałby prezydentem, natychmiast ogłoszono by, że jest prawdziwym demokratycznym przywódcą i Niemcy naprawiliby rurę na dnie Bałtyku i puścili nią gaz. Mówiąc, że teraz można handlować z Rosją, bo to jest demokratyczny kraj. A on taki nigdy nie będzie, bo to są po prostu ludzie cywilizacji turańskiej. To są Saraceni. Mentalni. W naszym interesie jest więc gra na czas i zbudowanie żelaznej kurtyny ustawionej najdalej, jak się da, od Warszawy, tak żeby Rosja się zaspokoiła tym kąskiem, który otrzyma. A my w tym czasie uczyć się, edukować, robić interesy i zbroić. Czy w naszym interesie jest przedłużanie się tego konfliktu? Tak. Im dłużej nie rozlewa się on na zachód, tym więcej mamy czasu. Im dłużej trwa, tym więcej krwi tracą jedni i drudzy. Brutalne? Nieludzkie? Tak robią politykę Francuzi, Niemcy, Amerykanie, Rosjanie, ale i Ukraińcy. Czy w naszym interesie jest realizacja zadań amerykańskich? Taktyczna bliskość jest oczywiście w naszym interesie, ale do granicy, którą musimy sobie postawić. Tą granicą byłaby w jakimś momencie próba wciągnięcia nas w ten czy inny konflikt lub posłużenie się nami, gdy sprawy pójdą nie tak, jak Amerykanie sobie wyobrażali. Kolejne pytanie, czy w naszym interesie jest realizacja zadań niemieckich? I tutaj ciekawa odpowiedź. Nie. Ale w naszym interesie jest utrzymanie poziomu związania gospodarczego Niemiec z Polską i to w obydwu kierunkach. Zobaczcie. Niemcy muszą mieć z Polski jakieś wymierne korzyści i to korzyści do tego stopnia, aby Berlinowi gospodarczo nie opłacało się sprzedać nas w wojnie dyplomatycznej. Niemcy są w stanie blokować rozlanie się konfliktu na nasz kraj i postawienie żelaznej kurtyny właśnie tam, na granicy z Bugiem i tylko wyłącznie z tego względu mogłyby Polskę osłonić, kiedy będą za tym szły pieniądze i gospodarka. A Bogu niech będą dzięki, idą. Zresztą sami zobaczcie te dane. W całym roku 2023 handel między Niemcami a Polską osiągnął wartość blisko 170 miliardów euro. Polska utrzymała więc pozycję piątego najistotniejszego partnera handlowego Niemiec spośród państw całego świata. W ubiegłym roku Niemcy zakupili od Polski towary i usługi o wartości ponad 80 miliardów euro, co stanowi wzrost o 2,5%. Natomiast eksport z Niemiec do Polski wyniósł 89,2 miliarda euro. Łączny obrót handlowy pomiędzy naszymi krajami wyniósł więc 169,5 miliarda euro, co oznacza wprawdzie spadek o prawie 1% w porównaniu z poprzednim rokiem, ale przecież nie możemy wykluczyć tych wszystkich czynników związanych z normalną regulacją rynku za pomocą inflacji itd.
Niemcy prowadzą więc większą wymianę handlową tylko z 4 innymi krajami niż Polska. Na pierwszym miejscu są Chiny, 253 miliardy euro. Potem Stany Zjednoczone, 252 miliardy euro. Holandia, 215 miliardów euro, ale dlatego, że Holandia jest oknem na świat i reeksportuje za pomocą swoich portów. Następna jest Francja, 186 miliardów euro. No i następni my, czyli 180 miliardów euro za ostatni rok po wcześniejszych spadkach. Niemcy więc eksportują więcej do Polski niż do takich krajów jak Wielka Brytania, Włochy czy Hiszpania. A przecież te kraje są większe, bogatsze, mają też większą populację. A jednak jesteśmy w stanie być intratnym rynkiem, dzięki którym, czy też dzięki któremu, gospodarka niemiecka może wzrastać. Więc to jest w naszym interesie, aby Niemcy stawały w naszej obronie i wyraźnie wskazywały, że Polska, z której mają korzyści, nie jest miejscem, gdzie powinna się odbyć jakakolwiek wojna. Czy stać nas w obecnej sytuacji na niezależną politykę odrzucającą propozycje wielkich graczy? To ostatnie pytanie. Na to pytanie, chociaż się zastanawiałem wielokrotnie, nie znam odpowiedzi, która by mnie intelektualnie usatysfakcjonowała. Odpowiedź brzmi więc: nie wiem, ale jestem ciekaw, co Państwo o tym wszystkim sądzą. Z chęcią przeczytam Wasze komentarze. Czy należy mi się dzisiaj Wasza atencja, wsparcie lub podziękowanie, skoro program tak brutalnie rozprawił się z rzeczywistością? Może chcielibyście, moi drodzy, usłyszeć coś miłego? Może. Ale to nie ode mnie. Nie ode mnie. Będzie miło, gdy będzie miło. Tymczasem, choć mogę się mylić, w mojej ocenie fakty kształtują się tak, jak je przedstawiłem. Choć wolałbym zjeść własny język. Tak czy inaczej, dziękuję i proszę o więcej. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami nieść tego wszystkiego, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego elitarnego grona, zaszczytnego grona mecenasów, możecie wejść w pierwszy komentarz lub w opis tego filmu. Tam jest wszystko napisane. Nie będę już was zanudzał, tym bardziej, że mam dla was na koniec niespodziankę. Myślę, że bardzo ciekawą. Więc teraz was z tym zostawiam. Pamiętajcie o tym, że ten czas, który spędzacie przed odbiornikami, na których to oglądacie, jest dla mnie najcenniejszy. A na odchodne. Chciałbym zaznaczyć tak, żebyśmy mieli wszyscy świadomość. To, co się wydarzy lub może się wydarzyć, w całości oczywiście od naszych decyzji nadwiślańskich polityków nie zależy. Decyzje tego typu zapadają na zupełnie innym szczeblu. Być może taka decyzja już zapadła. I po to właśnie premier Tusk oraz prezydent Duda zostali poproszeni, czy też jakby kto wolał, wezwani do Białego Domu. Ale nie jest też tak, że jako państwo leżące w środku Europy i mając blisko 40 milionów obywateli, jesteśmy pozbawieni narzędzi. Klęskę mogą ściągnąć na nas idioci. Ludzie, którzy otrzymują mandat i myślą, że przez te wybory mają nas na własność. Za pomocą wojny dąży się nie do sprawiedliwości społecznej i pokoju, jak mówią politycy, ale do przewagi pozwalającej na realizację partykularnych, gospodarczych ambicji i interesów. Do zbudowania swojego Lebensraum, przestrzeni życiowej. Nie wiecie co, to zapytajcie Niemców. Nie rozumieją też tego pożyteczni idioci, politycy, głupcy. Żeby nie powiedzieć infantylni prostacy, którzy wyrwani ze swojego prostego świata nagle dostają władzę i nie bardzo wiedzą, co z tą władzą zrobić. Wojna nie jest po to, aby wzbudzać w politykach emocje i czułość, jak robi to Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, wyjeżdża na front do Donbasu i zwiedza bunkry. A co jeżeli ktoś by go tam zastrzelił? A co jeżeli spadłaby tam bomba? A co jeżeli by tam zginął? Szef Polskiej Komisji Spraw Zagranicznych. Macie za mało Smoleńska? Ja wiem oczywiście, że takie wizyty się też ustala ze stroną przeciwną. Że informuje się sztaby kraju, z którym się walczy, że będzie się znajdował w danym terenie jakiś polityk. Są takie metody. Ale przecież pan Kowal sam mówił. Pan Hołownia dokładnie to samo. Że Putin jest psychopatą. Człowiekiem, który nie ma zasad. Więc skoro nie ma zasad, to mógłby zabić. I co wtedy? Ginie polski polityk, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. I jaka jest w tej sytuacji reakcja na to? Pomyślał pan o tym?
Nie, bo łatwiej było zdobyć dzięki temu filmowi w kamizelce, w hełmie kilka tysięcy wyświetleń na Twitterze, nie? Ale właśnie o to chodzi, że wy jesteście ludźmi niedojrzałymi, chociaż macie tytuły doktorskie, a pan zdaje się nawet habilitacji. Wojna to jest po prostu przedłużenie polityki państw. I zwykłych szaraczków może ona przerażać, bo giną ludzie, ale polityków nie może. Z drugiej strony, jak pouczał Sun Tzu, nie licz, że przeciwnik nie nadejdzie. Tylko czekaj z przygotowanymi środkami, które pozwolą ci go odeprzeć. A wojna nie polega na tym, aby oczekiwać, iż wróg się nie zjawi, ale na tym, aby go odpowiednio przyjąć. Wojna nie polega też na tym, mówił dalej mistrz sztuki strategicznej i wojennej, aby oczekiwać, że wróg nie zaatakuje, ale na tym, aby uniemożliwić mu ten atak. Prawdziwym zwycięstwem jest więc do wojny niedopuszczenie, a nie robienie wszystkiego, aby eskalowała. A jeżeli jest ona nieunikniona, to przeciąganie jej w taki sposób, aby rozpoczęła się dopiero po najdłuższym okresie, jaki się da wywalczyć. Polska tymczasem nie ma dziś nic, żadnej klasy politycznej. A mówiąc dziś, to nie mam na myśli Donalda Tuska i ostatnich kilku lat. Mam na myśli kilkanaście lat. Ale pamiętajcie, że sami swoimi wyborami stawiamy na piedestały tych żałosnych epigonów odrealnionej polityki. Lub jakby pisał, czy też mówił, Dołęga Mostowicz na kartach kariery Nikodema Dyzmy. Z was się śmieje, głupcy, bo wyście to bydle wywindowali na piedestał. Więc są to ludzie, choć zdaję sobie wagę z mocy wypowiadanych słów, przecież komentuję w ten sposób publicystycznie polskich polityków, ale nie po to, żeby w jakiś sposób ich znieważyć albo po to, aby im dokuczyć, ale po to, że być może ktoś im pokaże wycinek z tego programu, a przecież wiem, że wielu polityków te programy ogląda, bo sami mi o tym mówicie, również ci, którzy znajdują się w obecnym rządzie. Może ktoś im to pokaże i chociaż procent zaowocuje. W naszym interesie nie jest ten konflikt. My nie chcemy w nim ginąć. Niech Ukraina ma się jak najlepiej. Niech ginie ludzi jak najmniej. Ale niech oba kraje wyjdą z tego konfliktu słabe. Tymczasem my dopuszczamy do władzy, jak rzekłem, ludzi, którzy, sądząc po ich wypowiedziach, upadli na głowę. Ten upadek jest bardzo możliwy, a przewidywał go pięknie Wojciech Młynarski w swej poezji. Mówił o upadku na głowę. W swej poezji i piosence. Państewko na linie. Jest to bardzo mało znana i mało popularna piosenka Młynarskiego, ale ona wyjaśnia nam wszystko. I z tym was też zostawiam. Baj się baj, balladowa ma śpiewko. Niech się w lot twa fabuła rozwinie. Było kiedyś zabawne państewko, w którym wszyscy chodzili po linie. Z tym, że władza po linie zestali, społeczeństwo po lince cieniuchnej, wszyscy przy tym cokolwiek się chwiali i kiwali, by na dół nie gruchnąć. Ciągnąc dalej relację bezstronną, dodać trzeba w tym punkcie balladki, władza miała swą siatkę ochronną. Społeczeństwo się chwiało bez siatki. Królowała nad tą akrobacją propagandy szczęśliwej szczerzuja. Oto równość jest i sprawiedliwość. Wszystko równo się chwieje i buja. I tu trzymaj się, widzu, żabuchno, bo autora ballady czas nagli. Wiatr historii się wkurzył i dmuchnął. Liny pękły i wszyscy w dół spadli. Skoro zaś nastąpiła ta chwila, że państewko linowe w dół hukło, władza spadła na siatkę i dyla, społeczeństwo się strasznie potukło. A co gorsza, jak w ponurym kinie taki obraz balladka ta ślemi, ludzie, którzy chodzili po linie, zapomnieli, jak chodzić po ziemi. Zapomnieli, jak z sobą rozmawiać, ciepło, miło, przyjaźnie, z humorem. Zapomnieli, jak prawdę przedstawiać, bez aluzji i handlów z cenzorem. Ale już jeden z drugim się zbiera. Kumpli łapie w malinach, w pokrzywach. Łeb rozciera i memle, a teraz demokracja nastąpi prawdziwa. Brawo, wiwat! Co racja, to racja. Do kumpel stłuczone trąci kości. Demokracja tak jest, demokracja, czyli rząd wybrańców w większości. I tu chciałbym nadmienić, ustalić, że gdy pękło państewko linowe, to wśród tych, co z tych lin pospadali, bardzo wielu upadło na głowę. Gdy z tych lin pikowali na ziemię, tu ujmując zjawisko realnie, bardzo wielu walnęło się w ciemię. I walnięci są nieuleczalnie. I tych głównie energia rozsadza, ci starają się w świątek czy piątek, i tym właśnie się twardsza śni władza, że wszystołek i lepszy porządek.
Społeczeństwo zaś z zagadnień realnych, chcąc cokolwiek wyjść ręką obronną, lgnie do wrednych, lecz jakoś normalnych. Tych, co spadli na siatkę ochronną. Lecz tu znalazł się ktoś niewybredny, kto pytanie bezczelnie śmiał sklecić. Gdy ma rządzić walnięty lub wredny, może znajdzie się wreszcie ktoś trzeci. Czego sobie i państwu życzę. Czuwaj.